A to jest, proszę Państwa, tutaj dowiadujemy się, 499 mecz w karierze sędziego Jerzego Najwera z Gliwic. No tutaj było kilka takich decyzji, na które kibice częstochowcy reagowali oburzeniem, ale nikt tutaj panu sędziemu, który przecież niedaleko mieszka, bo Gliwice niedaleko Częstochowy, nikt nie będzie mu robił tu wielkich wyrzutów. Czerwony Fredrik Lindgren w ostatniej bitwie dnia, w kasku żółtym Artiom Łaguta, w kasku niebieskim Matej Żagar i w kasku białym Kenneth Bier, bez polskich pierwiastków w wyścigu numer 15. Artiom Łaguta dzisiaj zaczął od trójki, ale później były trzy dwójki i zero. Kenneth Bier też ma 9 w 5. Znowu bieg Madsen kontra Lindbeck zdecydował, tak jak w tamtym roku. Jeszcze wracając do tego 14 na chwilę. Lindgren, Łaguta, Żagar, Bier. Kto najszybciej? Lindgren i Żagar wywozi gdzieś tam Kennetha Biera. Jednocześnie zaczaja się na Łagutę. Matej Żagar szybciej wyprostował. I po 5 punktów kolejne zasuwają żużlowcy gospodarzy. Połapie się Fredrik, że to Matej podjeżdża. Połapał się. I teraz zasuwają na dwóch pierwszych pozycjach. Trzeci jest Kenneth. Czwarty Artiom Łaguta. Demolka. Knockout w wykonaniu żużlowców częstochowskich w biegach nominowanych. Chociaż jeszcze ten przegrywający próbuje się dźwigać, próbuje udowodnić publiczności, że jest wiele wart, ale na razie to gospodarze tutaj królują, świętują absolutnie. Kibice już teraz na stojąco, powiewając szalikami, fetują zwycięstwo swoich ulubieńców, którzy w końcówce sezonu złapali wiatr w żagle. Ostatnie okrążenie rozpoczęte. Fryderyk zasuwa po 3, Matej po 2. Trzeci będzie, no mniejsze o to, kto będzie trzeci. Łaguta w tej chwili jest trzeci, czwarty Kenneth Bier. Lindgren, Żagar, Łaguta, Bier. 5-1. Kończy się to wynikiem 52-38. Potwierdziło się to, o czym mówiliśmy. Te wyścigi od 11 do 15 grudziądzanom kompletnie nie wychodzą i zawsze mają niższe średnie, bo po 10 przegrywali 6, po 15 przegrywają 14. Mówił przed tym meczem trener Cieślak, sprawa jest prosta. Albo wygramy i pokażemy, że to my pasujemy do play-offów, albo przegramy i pokażemy, że to Grudziądz na to zasługuje. Ale to była dominacja, pewne zwycięstwo Włókniarza i tak naprawdę dobrze się stało, że rozstrzygnięcie jest takie jasne, że nie musimy wracać nawet do tego pierwszego biegu i zastanawiać się, czy Madsen był wtedy słusznie czy niesłusznie wykluczony. Zapominamy o tym, bo po prostu Włókniarz pokazał, kto jest tutaj silniejszym zespołem. 5-1 na koniec meczu.